Cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcineczku z gry Stardew Valley. Moi drodzy i moi mini, zaczynamy dzisiaj mamy piątek, piąteczek, piątuniu, 26 dzień wiosny i dzisiaj urodziny z tego co się orientuję ma Pierre, następnie jutro ma Emily, więc zostały nam jeszcze dwa odcinki, nie licząc tego, i kończymy i zaczynamy lato, więc na pewno będzie się działo. Zobaczmy sobie jeszcze dzisiaj, jak jutro, jutro znowu, ale w sumie to dobrze, że pod koniec mamy taką sytuację, bo przynajmniej nie będę musiał, wiecie, czego ogarniać, nie będę musiał ogarniać większej ilości tych, no, jak to się nazywa? Halo, Wojciech, jak to się nazywa? Wiecie co, nie pamiętam. Większej ilości czego? O, dostaliśmy makirole od Linusa i co jest, moi drodzy, najśmieszniejsze, makirole bardzo lubi Pierre, znaczy bardzo lubi. To jest rzecz, którą ja tylko mogę mu dać, bo nic innego niestety ode mnie nie dostanie z tej przyczyny, że po prostu tego nie mam. Więc no cóż. Niestety nie będą to ciekawe, znaczy nie damy mu po prostu bez gifta, tak? No nie ukrywam, że odwaliłem troszeczkę z tymi kalmari, więc no taka trochę dupa. No ale już trudno się mówi, więc ciśniemy dalej. Mam tylko też wielką nadzieję, wiecie co, że wyrosną mi jeszcze ten rabarbar, ale powinien wyrosnąć. Powinien jakoś, nie wiem, jutro albo pojutrze chyba, czy też nawet w ten ostatni dzień, oby. Natomiast z tego co wiem, truskawki są mi już totalnie useless, także my dzisiaj myślę, że ogarniemy sobie tylko Pierra, ogarniemy sobie jeszcze Krubusa, ponieważ dzisiaj musimy iść kupić sprinkler i powolutku, małymi kroczkami będziemy to tutaj ogarniać sobie farmę. Ponieważ mam już, tak jak wam mówiłem w poprzednim odcinku, plan, jak tutaj co pozmieniać. Ale myślę, że i tak nie zdążymy ogarniać za bardzo wszystkiego, więc ja też zostawię w ogóle, usunę tylko ścieżki, ponieważ to będzie zupełnie wszystko dobrze. Już strachu na wróble, tak, poinformowałeś mnie, ile usunąłeś, spoko, dzięki. I dla strachów na wróble też będą specjalne miejsca i tak dalej. Wstępne wyliczenia już mam, więc wiem mniej więcej co ile kupić, chociaż wiem, że u mnie z wyliczeniami bywa bardzo dziwnie czasem i czasami to się wszystko totalnie tak bardzo nie zgadza, ale myślę, że jak już ogarniemy, to będzie spoko. Teraz jeszcze tak, podlejemy sobie standardowo tutaj, tylko błagam, nie mówcie mi, że mi zabraknie wody. Uff, dobra, nie zabrakło mi wody, jest okej. Tutaj też nam wszystko wyrosło, a nie wszystko nam tutaj jednak wyrosło, więc będziemy musieli troszeczkę poczekać. Aczkolwiek wszystkie rzeczy, które tutaj mamy, zostanie nam miejsce w ekwipunku, spoko. Także dzisiaj zarabiamy dodatkowe hajsy i dzisiaj też tak się zastanawiam bardzo, czy wiecie co, nie ogarnąć sobie może młyna. Tak na dobrą sprawę w sumie mąka, cukier i tak dalej, nie wiem, znaczy wiecie, teoretycznie nie będziemy musieli tego kupować, jakbym chciał coś gotować, czy coś w tym stylu. Ale z drugiej strony w sumie myślę, że jest całkiem spoko, jak będziemy mieli te wszystkie budynki, bo no wiecie, jakoś farma ożyje. Natomiast wydaje mi się, że wiecie co, ten mil cały... tak się właśnie zastanawiam, jak go chciałem ogólnie dać tutaj, ale z drugiej strony tak od razu przy domu, no nie, chyba troszeczkę nie, więc stwierdziłem, że dam go w miejsce, gdzie teraz mieliśmy tą farmę tych... znaczy tutaj po prostu, nad wodą, bo to wiecie, tak troszeczkę chyba pasi i w ogóle, więc myślę, że tutaj sobie to jakoś ogarniemy w tym miejscu. Także ja sobie tutaj to oczywiście niszczę. Mam nadzieję, że on się tutaj zmieści, nie obraziłbym się. Chociaż z drugiej strony będzie nam troszeczkę tutaj wszystko zasłaniał, ale myślę, że będzie spoko. Wiecie, tak tutaj będzie sobie stał ładnie i tak dalej. I tutaj też ogólnie planuję zrobić ścieżkę przy wodzie, żebyśmy mieli dostęp do... ewentualnych naszych pułapeczek. Co do tych drzew tutaj, nie wiem, czy tutaj za bardzo będę cokolwiek zmieniać, na razie się nad tym nie zastanawiałem. Ogarnijmy sobie zwierzaki. Dobra, tutaj wszystko ogarniemy fajnie. Mamy coś złotego? Nie, nie mamy w sumie ze zwierząt, to możemy sobie wszystko zostawić. Tutaj mamy oczywiście naszą WA. Tylko, że wiecie co? Teraz dopiero ogarnąłem, że przecież ja to muszę jeszcze przerobić. Nie wiem ile czasu wełna potrzebuje na to, żeby być przerobiona, ale to myślę, że zaraz sobie ogarniemy. I tak chcę jeszcze troszeczkę poczyścić, wiecie, chociaż w sumie czekajcie, ja mógłbym już dom ogarnąć. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kurczę, to teraz mam dylemat. Ach, teraz Wojciechałkę ma dylematałkę.
Natomiast ogólnie myślę, że zwierząt na razie ruszać nie będziemy. W pierwszej kolejności też chciałbym zrobić tą, wiecie, ścieżkę z jednej strony na drugą, więc myślę, że to sobie jakoś ogarniemy. Bo w sumie nie mamy jako takiej, wiecie, drogi bezpośredniej i myślę, że może przytoczymy ją koło właśnie zwierzaków, czyli wiecie, w którą stronę. Dobra, tutaj was polajkowałem, to by ciebie też polajkowałem. Dobra, w sumie wszystkie zwierzęta mamy ogarnięte, coś dzisiaj tak słabo bardzo. No ale nie wiem, może to przez to, że nie były, chociaż nie, no były wczoraj przecież na dworzu wypuszczone. Dobra, chodźcie owce. Zastanawia mnie też, wiecie co, jeden fakt. Znaczy, jedna rzecz mnie zastanawia bardzo, bo nie wiem dlaczego odczuwam, mam takie wrażenie, że to wszystko, które jest teoretycznie automatycznie, jakby codziennie mi zabiera, jak nie wiem, pomimo tego, że one nie jedzą, tak bardzo nie wiem, zaraz to sprawdzimy. Jeżeli dobrze pamiętam, w poprzednim odcinku mieliśmy chyba coś koło 101 heju? 134, nie, to nie zabiera mi z automatu. Nie, bo już myślałem, że to zabiera mi z automatu i wiecie, będzie problem, ale nie, widzę, że nie ma. Dobra, teraz tak, to sprzedajemy, to jest złote, kalafiora tego sobie zostawimy, złotego sprzedajemy, ziemniaki sprzedajemy wszystkie, bo mamy ich duży zapas, fasolkę również, także dzisiaj na pewno sporo hajsiwa nam wpadnie. Dodatkowo też myślę, o proszę, zrobiła nam się z cranberry jelly, więc myślę, że zrobimy sobie następną. No żurawiny na szczęście mamy sporo, więc wiecie, nice. Dobra, i teraz tak, co ja jeszcze muszę tutaj zostawić? Tutaj musimy zostawić kwiatki. Tutaj zostawiamy całą resztę, tutaj zostawiamy jeszcze kalafiora, maki role bierzemy ze sobą, wszystko mamy. I teraz tak, biorę ze sobą hardwooda, bo tam był chyba tylko hardwood i ten, i zobaczymy, czy uda nam się uzbierać 150. Troszkę pieńków mamy, więc uzbieramy sobie te 150 i zobaczymy, co będzie dalej. Dodatkowo, tutaj też jest rzecz, o której wam nie mówiłem. Myślę, że zrobimy sobie miejsce pod to, żeby ogarnąć sprawę z tymi wszystkimi żywicami i tak dalej. Zrobimy sobie też, powiedzmy, taki las, w którym zasadzę większość drzew, one sobie tam będą rosły i później, jak wiecie, będę chciał, to po prostu sobie najprawdopodobniej wysadzę to bombą i nie będzie problemu. Co do hardwooda, chyba nie zdobędziemy. Chyba się troszeczkę przeliczyłem z tym, że mi się uda, bo tutaj już w sumie chyba nawet nie ma dużych pieńków. Chyba, że ich nie widzę, chyba, że je nie widzę. Dobra, to możemy sobie wszystko tutaj ładnie pościnać. Także wiecie, nie, przyznam się bez bicia, że nie widziałem waszych komentarzy poprzednich odnośnie tego mojego magicznego sposobu na pozbycie się dużej ilości drzew. Natomiast wydaje mi się, że jest on naprawdę efektywny, bo wiecie, ja bym to całą farmę, to ile mamy teraz wyczyszczone, ja bym to czyścił chyba ze 3 czy 4 dni. Także wydaje mi się, że to jest naprawdę spoko pomysł. Wiecie, troszeczkę zasobożerne to jest, nie ukrywam i zresztą wiedzieliście, że zużyliśmy na to bardzo dużo złota i wszystkich wszelakich esencji i tak dalej, ale wydaje mi się, że warto, naprawdę warto. Jeżeli chcecie sobie szybciutko farmę, wiecie, ogarnąć i tak dalej, to czemu nie? I widzę też, że starczy mi hardwooda, tylko obawiam się o mój czas. Obawiam się o mój czas, chyba że tu jest gdzieś jeszcze jakiś pieniek, ale nie widzę, żeby był. Dobra, musimy iść szybko do zakazanego lasu. Pójść po konia, czy nie pójść po konia? Pójdziemy po konia. No, i jeżeli uda nam się zdążyć do Robin, to zlecimy jej jeszcze dzisiaj wykonanie domu. O, widzę, że soki mamy z drzew. I te drzewa tutaj też będę musiał wykosić obok, bo one mi są tutaj totalnie useless. Tak się też zastanawiałem, czy wiecie co, może nie połączyć drzew ze zwierzętami, bo mamy... O Jezus, jakaś scenka. A to tej scenki jeszcze nie widziałem. Tu widzę, że jest Penny. Tak, so I was thinking, could you be my guest speaker today? I'd love to, sure. I'd love to. Czyli jednym słowem będziemy dzieciakom opowiadać o tam, wiecie, życiu na farmie i tak dalej. Natural resources, tak. O, patrzcie, jakie kurcze. Last wrong.
sumie jestem ciekaw, jak będzie, kurczę, wyglądało tu ten duży dom, wiecie? Co prawda ja wiem, jak on teoretycznie wygląda, ale... Czy ja mogę... Country life is all about farming, so gathering from the... O, dobra, wiecie co? Teraz tak, wiecie, troszeczkę po... Jak nie do końca patrzyłem, o co tam... Country life is all about farming, is all about gathering from the wild. Znaczy, to jest, wiecie, to jest życie na wsi, tak? Więc ono jest raczej... Raczej odnośnie farmy. The valley soil, the valley soil, grass are perfect for raising animals. Aha, bo... A, dobra, czyli my tutaj możemy teraz powiedzieć, że albo jest jakby... ziemia jest dobra do tego, żeby robić dobre warzywa, albo że powietrze i trawa są perfekcyjne, żeby pasać zwierzęta, tak? Ja myślę, że damy może, wiecie co, te zwierzęta w sumie. Farmer Wojtek. W ogóle Mr. Wojtek, a do nas nie ogarniam, no ale nieważne. No dobra, czyli skończył się wykład pana farmera Wojciecha. Zrzucią do rzeki. No tak, ty ich uczysz bardzo dobrze. Would you ever want to be a parent? I have a really... O Chryste, panie, ile to jest wyborów? I want a big family. Aha, czyli teoretycznie chyba wzięliśmy to, co ona chciała, żebyśmy wzięli. W ogóle zobaczcie, znowu jest multum tysięcy robactwa. Nie wiem, nie ogarniam. Tylko nie mówcie mi, że mi się czas... Dobra, już myślałem. Gdzie jest mój koń? Halo, koniu. Koniu. Ja już widzę, że my nie zdążymy dzisiaj do Robin. Ewidentnie do niej nie zdążymy niestety, bo raczej się nie wyrobię. Jeszcze musimy iść w ogóle do Krobusa kupić sprinkler. Siema cygana, co ty dzisiaj masz? Rare Seeda, ale nie będę tego kupować, szkoda mi. Hajsu, będziemy sobie Rare Seeda rozmnażać. Mam nadzieję, że wypadną nam ze 2-3, to byłoby w ogóle fenomenalnie. Dobra, jest 2:40. No ale to nie dam rady tego zebrać. Na pewno nie dam rady. Musimy zebrać 4, a jeszcze musimy do niej dojechać, więc mamy na to godzinę, także... No way. Chociaż zaraz, do której ona ma w ogóle otwarte? Bo może ja coś przekręciłem. A nie, do 5 ma otwarte. Zdążymy, easy. Dobra, zdążymy easy. Ja już nawet tego tutaj nie będę zbierać wszystkiego. Powinniśmy zdążyć, bo mamy 2 godziny. Więc zrobimy to, wiecie co, w ten sposób, że po prostu przejedziemy wprosto. Pójdziemy sobie do farmy teleportem. Znaczy do kopalni i teoretycznie powinniśmy zdążyć, chociaż nie wiem. Jeszcze do Krobusa trzeba iść. To jest też ważna sprawa. Musimy jeszcze wrócić, zamknąć zwierzęta i tak dalej. No nie wiem, czy zdążę. 3:40, a może byśmy po prostu pobrykali? Pobrykajmy po prostu, skoro ma do 5. Mam dziwne wrażenie, że mogę nie zdążyć później na piechotę, a w sumie droga i tak jest prosta. Czekajcie, mam jeszcze zadanie. Ametyst dla Penny. Świetnie, byliśmy z nią. Dzisiaj nic nam nie wspomniała. Co za sucz. Ale bitch. Dobra, 4:00. Czy Abigail tam właśnie szła z... Okej, no... Ej, czemu ty wyszłaś w ogóle, skoro jest otwarte do 5? Halo? Ej, to są jakieś żarty? No tak ba... Ruch. A co to jest? A, że jest otwarte... Dobra, ogarnąłem. To jest otwarte od 9 do 5 w większość dni, więc dzisiaj jest chyba jakiś dzień, że jest mniej, znaczy jest krócej otwarte. Kurczę, akurat dzisiaj naprawdę. Chociaż wiadomo, piątek, wszyscy myślą weekend, hehehehe. Kurczę, to widzicie, no niestety nie będę w stanie tego ogarnąć, natomiast ogarniemy sobie jeszcze Krobusa i wrócimy na farmę. Widzę, że jest tutaj wszyscy sporo, wszyscy się hechają, cieszają i tak dalej, ale no niestety my musimy przygotowywać się do lata. Więc tutaj tak średnio cokolwiek ogarniemy. Dobrze, dzień dobry, Iridium Sprinkler jak najbardziej. Korci mnie strasznie ten, wiecie co, Wojdek.
ale nie będę go kupować. Wolę poczekać chyba na event. Na razie nie mamy za bardzo hajsu, żeby tutaj tak szastać na lewo i prawo. Musimy się przygotować do lata i tak dalej. Jeszcze będziemy i tak na pewno, moi drodzy, chodzić do kopalni i to jest pewne, bo muszę ogarnąć sporo żelaza, zważywszy, że chciałbym zacząć przerabiać nieco więcej rzeczy. Także na pewno ogarniemy sobie też preserved jary, tylko że tutaj potrzebujemy dużo węgla, którego niestety jest dosyć mało. No ale jakoś myślę, że to pójdzie. Jeszcze, żeby było śmieszniej, chciałbym ogarnąć troszeczkę starfruitów, tylko że starfruity możemy kupić tylko i wyłącznie u Sandy. Więc myślę, że jakoś może to ogarniemy. W ogóle ile tego robactwa jest? Tylko szkoda, mówię, że wiecie co, nie wypada mi nic więcej jakby z tego, tak? Wszystko jest tak na dobrą sprawę w kółko wciąż to samo. Zabijecie mnie, nie dałem... Wiedziałem, że o czymś zapomniałem. Po prostu tak bardzo Wojtek wiedział. Kurde, powiedzcie mi, że będę... Nie no, będę mógł wejść jeszcze do sklepu, spoko, bo to jest do 9 otwarte. Do 8 chyba. To easy, damy mu to na pewno. Tylko zaraz, pierw posegreguję wszystko. Tu właściwie mam... A, mam jeszcze jedno... Dobra, nie no, przerobimy go. Co ja tutaj mam? Gdzie to wszystko wsadzić? Tutaj chyba wsadzimy. Dobra, czyli wsadzimy tak. To wsadzę tutaj, to nie tutaj. Hardwooda... Nie, hardwooda będę trzymać ze sobą, to jutro od razu z rana to ogarniemy, damy jej i będzie wszystko spoko. Sprinklerów mamy naprawdę dużo, nie ukrywam, i jest spoko. Dobra, 6:10 powinniśmy spokojnie wszystko zdążyć zrobić. Dobra, widzę, że... dobra, przez chwilę myślałem, że to mi... A, nie wypuściłem dzisiaj tych, cholera. Niedobrze, sorry zwierzęta. Sorry zwierzęta. I large egga przerabiamy. A, to zostawiamy, bierzemy jeszcze dwa. Właściwie mógłbym zrobić więcej tych lumów do przerabiania tych... na tkaninę, ale dobra, trudno się mówi. To sprzedaję i jedziemy ogarnąć... No, czekajcie, bo... powiadomienia. Turururu. Dobra, ogarniemy mu ten prezent. Mam nadzieję, że będzie można do niego przyjść. Teoretycznie mógłbym też pani ogarnąć, ale... Dobra, powiedz mi, gdzie ty jesteś, chłopie? Aha, czy tu mi w ogóle pokazuje... Ale rzeczywiście, że tak. Zobaczcie, pokazuje mi tego. Pokazuje mi solenizanta. Szczerze powiedziawszy, nawet o tym nie wiedziałem, że tak jest. Gdzie on jest w ogóle? Tutaj jest Pierre. Proszę bardzo, makirole dla ciebie. Tak, wiem, birthday gift. Sorry, że nie dałem ci czegoś lepszego, ale po prostu tak wyszło. Dobra, z wami nie mam w ogóle na jaki temat rozmawiać, więc po prostu to przemilczę i wyjdę. Ale moi drodzy, pójdziemy sobie jeszcze do kopalni, kurczę, bo tak na dobrą sprawę już za bardzo tutaj nic nie jestem w stanie więcej ogarnąć w mieście. Na farmie myślę, że też dzisiaj już za bardzo nic nie zrobimy. Możemy ewentualnie poogarniać sobie troszeczkę więcej złota i tak dalej, to wysadzimy więcej drzew i będziemy mieli więcej miejsca. Także lecimy do mines. I lecimy na 85 poziom. Wiem, że tam ktoś z was mi pisał, że tak na dobrą sprawę im dalej i tak... No co jest? Im dalej, tym lepiej i większe prawdopodobieństwo, ale moi drodzy, jeżeli chodzi o potwory, to nie jest większe prawdopodobieństwo, że z nich wypadnie, bo ponieważ iż każdy potwór ma jakieś tam swoje konkretne, wiecie... ustanowione procenty, więc to raczej nie ma na to wpływu. A przynajmniej nie spotkałem się z tym, żeby na Wikipedii było coś napisane, więc no cóż. Dobra, pozbieramy sobie jeszcze troszeczkę więcej kamieni i myślę też, że wiecie co? A właśnie, my mamy sporo geod do ogarnięcia. To można się w sumie jutro do Clinta udać zgarnąć. Może uda nam się jakoś poszerzyć jeszcze naszą kolekcję rzeczy, ale raczej wątpię, żeby z Magma Geod coś więcej wypadło. Gdzie jest ten? Dajcie mi zejście na dół, dziękuję. Powiedz, że masz dla mnie scrolla albo Prismatic Sharda. Aha, masz dla mnie przejście. No spoko, może być przejście, przynajmniej nie będę musiał szukać. Ale bym się bardziej o Prismatic Sharda uśmiechnął. Bo wtedy, wiecie, posiadając Prismatic Sharda, naprawdę ta kopalnia na pustyni poszłaby nam znacznie, znacznie łatwiej. Mielibyśmy przede wszystkim większy damage, tak? Więc tutaj byłoby spoko. Mamy jeszcze złoto.
4 sztuki, fajnie. Tu mamy jeszcze slajma. Fajnie, że te wszystkie, wiecie co, poziomy są tak ułożone, że one są mniej więcej identyko. O proszę, kolejne geody mi wypadły, to omnigeody. Z omnigeod jest chyba największe prawdopodobieństwo na to, że wypadnie prismatic shard, więc też fajnie. Słyszę netoperka, ale mnie tak bardzo nie interesuje. O Jezus, i jeszcze nie ten scroll, który powinien wypaść. No fenomenalnie po prostu, fenomenalnie. Scroll owszem wypadł, ale... jedynkę to ja już dałem dawno. Czyli jest mi żółty. Czy któryś z was zwierząt, potworów może dać mi żółty scroll? Naprawdę, nie obraziłbym się. Po prostu byłbym, wręcz całowałbym was po stópkach albo po waszych slajmowych nóżkach, no. Aj, jak pech to pech. Ale przynajmniej mamy trochę złota. Tutaj się nie obrażam w żaden możliwy sposób, bo złoto też nam się oczywiście przydało. I tu nawet mamy zejście, także... Całkiem ładnie nam się to ogarnęło. Wypadła nam geoda. Dobra, netoper, z tobą nawet nie będę walczyć, schodzę szybciutko niżej. Jest kolejny slime. Aha, dostałem spowolnienie, fenomenalnie. O, tutaj mamy dosyć spore pole do popisu. Także możemy to ładnie przekopać, tylko coś czuję. Oho, jest godzina 12. Muszę pamiętać o tym, żeby zdążyć dotrzeć do domu. I nie mamy konia, więc tak dobrze by było, gdybyśmy równo o pierwszej opuścili kopalnię. Dobra, zejdę niżej. Tu pamiętam było właśnie, na tym poziomie też było sporo tego. Więc tutaj mamy też duże prawdopodobieństwo, że coś nam wypadnie, chociaż wiecie jak to bywa. Szkoda właśnie, że nie mam tutaj bomby, bo bomba to całkiem fajnie tutaj ogarnia. Dobra, wypadła mi geoda. Kurde, jest pierwsza. Dobra, muszę jeszcze zabić te zwierzęta, te stwory. Mamy zejście niżej. Niestety, znowu mieliśmy pecha, znowu mi scroll nie padł, natomiast ogólnie dzisiejszy dzień mamy zaliczony całkiem spoko. Ogarnęliśmy większość rzeczy, zarobimy też na pewno sporo, więc w następnym odcinku na pewno myślę, że kupimy sobie tą chałupę. Pierowi dałem to, co miałem mu dać. No szkoda tylko, że wypadł mi ten czerwony scroll, a nie ten, który ja chciałem, cholera no. Ach, ale widzicie, no to trzeba mieć po prostu szczęście do tego niestety, a ja jak widzicie go niestety nie mam. Ale dobra, w następnym odcinku, moi drodzy, mamy Emily, więc będziemy mogli jej tutaj dać oczywiście rzeczy urodzinowe. Zarobiliśmy dzisiaj 26 tysięcy, także mamy już chyba coś koło 160? Coś koło tego. Sprawdzimy sobie 166 tysięcy, bardzo fajnie, spoko, dużo hajsu. Sprawdzimy sobie i oczywiście fenomenalnie wyrósł mi ostatni rabarbar. Truskawki już nie wyrosną, ale to nie wiem, chyba wam już mówiłem albo i nie. Truskawencje nam nie wyrosną, drzewa na pewno nam się nie ogarnęły, nie. I coś czuję, że z tych drzew chyba nawet nie będzie żadnych rzeczy, niestety. Ale to wiem, moja wina, zlamiłem. Wyrosły nam blueberriesy, fajnie. Wyrósł, ja nawet chyba, wiecie co, chyba nawet ancient fruta nie zebrałem, szczerze powiedziawszy. Tak mi się coś widzi. Także tutaj, jeżeli chodzi o farmę, to myślę, że tak jak wam mówiłem, dzisiaj i jutro to będą już te takie ostatnie dni, więc myślę, że zrobimy w tym następnym odcinku, który będzie jutro, zrobimy sobie tutaj troszeczkę porządek, pozdejmujemy te wszystkie rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj myślę, że zrobię sobie po prostu tą farmę drzew w jakimś miejscu. Mogę robić ścieżki, więc myślę, że tutaj sobie jakoś to ogarniemy tak koło stodoły, coś, albo nawet w tym pasku całym. Natomiast tutaj spróbuję posadzić trawę, chociaż ją chyba posadziłem i zwierzęta wpierdzieliły. Niestety.
Króliczy chłapek żadnych widzę, chyba że nie ma. Także moi drodzy, ja wam na dzisiaj wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli odcinek ze Stardew wam się podobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, wpadajcie też na wszystkie social media, linki macie standardowo w opisie do filmu, a my słyszymy się w kolejnych odcinkach już jutro. Także co, na dzisiaj to tyle, trzymajcie się, cześć, pa pa!